dobry. Dziś rozmawiam z Anną Kosidło, koordynatorką programu pożyczkowego w Fundacji Wspomagania Wsi. Ania jest pracownikiem Fundacji Wspomagania Wsi, tak jak ja. Dziś będziemy rozmawiać o finansowaniu działalności gospodarczej, raczej w skali mikro, ponieważ nasz temat wpisany jest w projekt ABC Przedsiębiorczości 3, edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast. Więc raczej skupimy się na tych drobniejszych przedsiębiorcach. Aniu, powiedz, jakie są główne źródła finansowania w tym momencie, w fazie rozpoczynania działalności gospodarczej? Tak naprawdę z praktyki naszej wieloletniej fundacji wynika, że pierwszym źródłem finansowania, taki, który przychodzi przedsiębiorcy startującemu w biznes do głowy, to są oczywiście własne oszczędności. My mówimy o przedsiębiorcach takich w skali mikro, jednoosobowych firm, działających w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. To są firmy zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników. Bardzo często są to firmy naprawdę malutkie, bardzo często są to w ogóle jednoosobowe, rodzinne firmy. Rozpoczęcie działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich, ale chyba można uogólnić, że w ogóle rozpoczęcie działalności gospodarczej to już jest duży stres dla człowieka. To jest ogromne ryzyko. To jest przede wszystkim obawa, czy się ten pomysł powiedzie, czy zrealizuje wszystko to, co przygotowałam w biznesplanie, przeliczyłam, przemyślałam, uzgodniłam, zbadałam rynek. To jest taka konfrontacja z rzeczywistością tego, co do tej pory było na papierze bądź w głowie, no ale zakładam, że każdy, kto przystępuje do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ten przynajmniej bardzo prosty biznesplan dla siebie zrobi, dla własnej pewności. I poszukiwanie źródeł finansowania tej działalności gospodarczej to jest pewien kolejny proces, który każdy przedsiębiorca przechodzi. No, świadomie oczywiście przechodzi ten proces, ale pierwsze myślenie o tym, z jakim kapitałem rozpoczynam działalność gospodarczą, to jest przede wszystkim sprawdzanie, co już posiadam, jakie zasoby posiadam ja sama, moja rodzina, moje otoczenie, z którym będę współpracowała, na które mogę liczyć. Czyli poszukiwanie tych źródeł finansowania w kieszeniach najbliższych osób, w kieszeniach rodziny. To jest pierwsze źródło finansowania. Niestety, muszę od razu powiedzieć niestety, znaczna większość, około 80% przedsiębiorców, takich właśnie w skali mikro, boi się finansowania zewnętrznego. Uważają, że finansowanie zewnętrzne, czyli kredyty, pożyczki, nawet dotacje, o których sobie pewnie potem powiemy, to jest dodatkowe ryzyko, to jest jakiś potwór, z którym należy się zmierzyć i który nie wiadomo, czy w którymś momencie nas nie zje, nie spowoduje, że ta nasza działalność upadnie. Ale to jest błędne założenie, bo ja sobie nie wyobrażam możliwości rozwijania działalności gospodarczej tylko w oparciu o własne środki. One w którymś momencie się kurczą. Je się bardzo często zamraża w zakupach inwestycyjnych, bo popatrz, otwierając firmę transportową, muszę kupić samochód, wykorzystuję na to własne środki, muszę przygotować jakieś miejsce garażowe. Często to są związane również z jakimiś usługami naprawczymi, czyli muszę zorganizować jakiś warsztat. Czyli te wszystkie pierwsze środki idą na zakup tych, idą na pokrycie tych wydatków inwestycyjnych i się kończą i są zamrożone w tych rzeczach. A funkcjonować trzeba na bieżąco, funkcjonować trzeba na stałe. Trzeba też odnawiać ten park maszynowy, czy odnawiać wyposażenie tych małych warsztacików. I do tego wszystkiego służą właśnie te finansowania zewnętrzne, te środki zewnętrzne, które w tej chwili naprawdę możemy w nich wybierać. I jest tylko kwestia przełamania w sobie takiej bariery mentalnej, że to nie jest nic złego. Jeżeli dobrze przeliczony jest biznesplan, dobrze skalkulowane są wszystkie wydatki, dobrze rozpoznany jest rynek odbiorców naszych usług i dostawców naszych surowców, towarów, to ryzyko naprawdę jest ograniczone do minimum. Jeżeli zapytasz przedsiębiorców, z jakich środków najchętniej by korzystali, to gwarantuję, że 90 parę procent powie z dotacji, bo dotacja to jest
to jest to dofinansowanie bezzwrotne. To jest pewna pula pieniędzy, o którą przedsiębiorca się w określonej procedurze, w określonym miejscu stara, spełniając pewne warunki przystąpienia do tego programu dotacyjnego. I dotacja jest oczywiście, to jest bardzo przyjemny środek, bo tak, nie jest oprocentowany, nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów do pewnego momentu. Do momentu, kiedy następuje jakikolwiek kłopot z rozliczeniem tej dotacji, z udokumentowaniem, że to, na co tą dotację otrzymaliśmy, rzeczywiście te pieniądze na to wydaliśmy. To są dotacje, które są bardzo precyzyjnie dla bardzo precyzyjnie określonej grupy odbiorców. I od razu należałoby tutaj wskazać ewentualnym przedsiębiorcom, którzy by chcieli z takich środków korzystać, czy to z tych dotacji, czy z jakichkolwiek innych, które się pokażą w tej perspektywie 2014-2020, żeby bardzo dokładnie czytali zasady przystąpienia do projektu. Niektóre dotacje są adresowane na przykład do grupy osób powyżej 9 roku życia. Inne z kolei są adresowane do grupy osób powyżej 50 roku życia. Jedne dotacje są skierowane do osób, które są długotrwale bezrobotne na rynku pracy. Inne z kolei do młodzieży. Więc mówiąc o dotacjach, nie można tego uogólnić, że dotacja jest dla każdego przedsiębiorcy. Dotacja jest dla pewnych grup, które spełniają kryteria danego programu. I ważne jest, żeby każdy, kto chce z tej dotacji skorzystać, sprawdził, czy kwalifikuje się do tego programu. Jeżeli nie do tego, może się kwalifikuje do innego. Są dotacje też w różnych wysokościach. Właśnie. Są dotacje od 20 paru tysięcy w ramach tego programu, Regionalny Program Operacyjny, do 40 tysięcy oferowanych przez urzędy pracy, to jest inne źródło. Są dotacje do 300 tysięcy. Każda z tych dotacji ma za zadanie wesprzeć powstanie bądź rozwój przedsiębiorstwa. Te duże dotacje, to są dotacje, które już naprawdę są obwarowane bardzo wieloma restrykcjami. Utrzymanie miejsc pracy przez 5 lat, utrzymanie działalności gospodarczej też przez 5 lat. W niektórych programach dotacyjnych jest wyraźnie podkreślono, że zakupy ze środków z dotacji mogą dotyczyć tylko nowego sprzętu. To, czego na przykład nie ma w finansowaniu pożyczkowym. Tak. Więc to są naprawdę niezwykle istotne rzeczy, na które jeżeli się nie zwróci uwagi w momencie przystępowania do tego programu, mogą skutkować błędem w wykorzystaniu dotacji i wtedy ta dotacja przestaje być finansowaniem bezzwrotnym. Wtedy ją trzeba niestety zwrócić. Są specjalne punkty konsultacyjne, które zajmują się informacją o dostępnych środkach europejskich dla przedsiębiorców. Warto do takiego punktu pójść. W każdym województwie taki punkt jest, w każdym powiecie jest filia takiego punktu. Więc warto sprawdzić, gdzie te punkty są, znaleźć adresy, udać się tam na spotkanie i tam pracownicy dokładnie wyjaśnią, pytając, jakim jestem kandydatem do dotacji, zakwalifikują mnie do odpowiedniego programu, pomogą też w przejściu przez tą całą procedurę. Środki są dostępne przez dosyć długą perspektywę, 14-20, jest 16 rok w tej chwili. Część tych środków weszła na rynek, część dopiero wejdzie. Więc te środki będą generalnie w cyklach dostępne. Konkursy też, te dotacyjne, organizowane też są nie tylko raz. Raz na całą perspektywę, 14-20 i koniec. One są organizowane w pewnych cyklach. Więc jeżeli w pierwszym cyklu wniosek nie przejdzie, warto się zastanowić, jaki błąd popełniliśmy, co należy dopracować i złożyć ten wniosek jeszcze raz. A jeśli chodzi o kredyty i pożyczki? Kredytów mogą udzielać wyłącznie banki. One są udzielane zgodnie z prawem bankowym, one są rządzone jakby innymi przepisami bankowymi. Z kredytów bankowych mogą teoretycznie korzystać wszyscy. Oczywiście banki mają swoją ofertę dla każdego przedsiębiorcy, ale oczywiście, że łatwiej jest dostać kredyt bankowy komuś, kto w danym banku ma swoją historię kredytową, korzystał z kredytów, spłacał te kredyty, bądź nawet jeżeli nie korzystał z kredytów, to ma rachunek w tym banku. Bank, widząc obroty na koncie, widząc funkcjonowanie tego przedsiębiorcy, po prostu mu wierzy.
taki klient jest wiarygodny dla banku. Oczywiście wszyscy potencjalni kredytobiorcy bankowi muszą spełnić wszystkie wymagania bankowe związane z procedurą udzielania kredytu, wypełnić wniosek o przyznanie kredytu, złożyć jakiś przynajmniej bardzo prowizoryczny biznesplan. Często banki proszą o rachunek wyników, proszą o biznes, proszą o dane księgowe, no ale to są rzeczy oczywiste, które każdy przedsiębiorca na pewno ma, a jeżeli nie ma, to mieć powinien. Także kredyty bankowe są też ofertą dla przedsiębiorców. Oczywiście kredyty bankowe są droższe. W związku z tym trzeba się liczyć z różnymi opłatami bankowymi. Poza oprocentowaniem jest cały taryfikator opłat bankowych związanych z przyjęciem wniosku, z analizowaniem wniosku, z udzieleniem kredytu, z przyjęciem bądź zwolnieniem zabezpieczenia. To jest dużo różnych pozycji, z którymi warto się zapoznać. Natomiast jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze na tyle silny, żeby dyskutować z bankiem na temat swojego przedsięwzięcia, nie czuje się na tyle wiarygodny dla banku, no to wtedy warto zwrócić się, poszukać odpowiedniego funduszu pożyczkowego, zwrócić się do tego funduszu i próbować skorzystać z tych tak zwanych pomocowych środków na rozwój przedsiębiorczości. Pożyczki są charakterystyczne dla funduszy pożyczkowych, których jest bardzo dużo w Polsce. Właściwie w każdym województwie jest na pewno po jednym, a być może jeszcze po kilka funduszy pożyczkowych. Różnej wielkości są. Małe fundusze, są bardzo lokalne fundusze, są fundusze ponadregionalne. Są fundusze, które działają tylko w określonym, nie wiem, powiecie, województwie, a są takie, które działają w całej Polsce. Dla tych nowo powstających ja absolutnie polecam fundusze pożyczkowe. Mhm. To są pieniądze przyjazne, to są fundusze przyjazne przedsiębiorcom, więc poza tym, że te fundusze udzielają pożyczek, to jeszcze świadczą bardzo często doradztwo. Czyli przedsiębiorca może tam uzyskać wszelkie informacje, jak wypełnić wniosek pożyczkowy, może uzyskać pomoc w wypełnieniu tego wniosku, dostanie pełne wyjaśnienie, jak wyglądają zabezpieczenia tych pożyczek, na co może przeznaczyć tą pożyczkę, na co jej nie powinien przeznaczać, jak się musi rozliczyć z tej pożyczki. W trakcie korzystania z pożyczki też może do takiego funduszu się zgłosić i powiedzieć, proszę Państwa, mam pewien kłopot ze spłaceniem terminowym, nie wiem, dwóch najbliższych rat. I jeżeli robi to wcześniej, jeżeli to robi z pewnym i uzasadnia to w jakiś sensowny sposób, to te fundusze idą na rękę. Te fundusze przesuwają terminy spłaty, rozkładają na dłuższy okres, no, nie umarzają pożyczki. No tak. Tutaj nie ma tego umorzenia, ale to, o którym też na równi z dotacjami przedsiębiorcy zawsze pytają, czy można umorzyć część pożyczki. Nie, żadnej części pożyczki się nie umarza. Natomiast te fundusze mają o tyle są atrakcyjniejsze w stosunku do dotacji, że po pierwsze fundusze, środki są dostępne w długim okresie czasu. Czyli nie jest tak jak przy dotacjach, że jest ogłoszony konkurs i ja muszę się zmieścić w jakimś terminie, żeby złożyć tam wszystkie dokumenty i czasowo wyrobić się, tak, z tymi dokumentami. Tak. Tutaj mogę się zastanowić. Fundusz dostał środki i dostał te środki na rok, dwa, trzy, cztery, pięć, czasami na dłużej. W związku z tym jest ten komfortowa sytuacja, że ja mogę się zastanowić, jak to zrobić. Druga rzecz, która zachęca do korzystania z funduszy pożyczkowych, to jest ta kwota, którą też można sobie dostosować do własnych potrzeb. Z reguły to są bardzo małe kwoty. Jeżeli mówimy o dotacjach w wysokości do 300 tysięcy, to z reguły fundusze pożyczkowe, średnia pożyczka dla takiego przedsiębiorstwa to jest około 100 tysięcy. Natomiast są fundusze, takie jak w przypadku chociażby Fundacji Wspomagania Wsi, prawda, gdzie my od 20 lat prowadzimy fundusz pożyczkowy. Nasze środki to są niewielkie środki i średnia pożyczka jest około 25 tysięcy. Maksymalna w tej chwili jest 40. No, minimalna nie ma, tak? Nie ma tego poziomu minimalnego. Są pożyczki 3 tysiące złotych, są pożyczki 5 tysięcy, są też pożyczki 40 tysięcy. Mogą być pożyczki oprocentowane na bardzo minimalnym poziomie rynkowego oprocentowania. Na przykład Fundacja Wspomagania Wsi oferuje pożyczki w programie, regionalnym programie operacyjnym z oprocentowaniem w wysokości 2,83 w skali roku.
w tej chwili. Ale ponieważ nasza fundacja jest specyficzna, bo nie prowadzi tej działalności gospodarczej, w związku z tym my nie doliczamy swojego oprocentowania do tego, no to na tym poziomie pozostają te nasze pożyczki. Ale inne fundusze doliczają swoje oprocentowanie do tego, no i wtedy mogą być pożyczki 5%, 7%, różnie. Natomiast przy tych funduszach pożyczkowych nie ma dodatkowych opłat związanych z uruchomieniem pożyczki, z jakimiś dodatkowymi, takimi typowo bankowymi. Jak sobie wzięlibyśmy taryfikator bankowy, to tam jest dużo różnych opłat. Dodatkowych. Natomiast tutaj te opłaty dodatkowe, jeżeli są, to one są naprawdę sprowadzone do absolutnego minimum. Wszystkie te pożyczki są na określony cel przeznaczone. Jest zawierana umowa pożyczkowa, pożyczki są zabezpieczone w postaci weksla, poręczeń, innych form zabezpieczeń, które są ogólnie przyjęte przez polskie i europejskie prawo. Pożyczki oczywiście muszą być spłacone zgodnie z harmonogramem. Pożyczki muszą być też rozliczone w sensie rozliczone dokumentami finansowymi, czyli faktury, rachunki, jakieś umowy kupna różnych sprzętów, które w tych umowach zostały zapisane, ale musi funduszowi pożyczkobiorca udowodnić, że wydał tą pożyczkę na ten cel, który określony był we wniosku o przyznanie pożyczki i w umowie pożyczkowej. Wniosek o przyznanie pożyczki jest takim bardzo prostym rodzajem biznesplanu, gdzie fundusz ma możliwość przeanalizowania, czy pożyczkobiorca dobrze przemyślał ten biznes, czy dobrze rozpoznał rynek konkurencji, rynek konsumentów, czy sprzeda ten towar i usługę i czy potem spłaci w terminie i czy rzeczywiście ta pożyczka przyniesie mu korzyść. I te fundusze pożyczkowe oferują swoje środki nowo powstającym przedsiębiorcom? Tak. Ale także w trakcie można je dobrać? Tak, absolutnie można w trakcie. Można dobrać taką pożyczkę w trakcie. Niektóre fundusze pożyczkowe co prawda ograniczają swoją dystrybucję tych pożyczek tylko do tak zwanego jednego obrotu, ale pozostałe fundusze pożyczkowe dopuszczają absolutnie wielokrotność korzystania z tych funduszy. Dopuszczają korzystanie z funduszu pożyczkowego, czyli otrzymanie pożyczki przez osobę, przez firmę już, która została wczoraj zarejestrowana. Czyli tak naprawdę pożyczka jest udzielana na podstawie pomysłu opisanego w tym wniosku pożyczkowym i w tym biznesplanie. Więc tutaj jest naprawdę bardzo łagodnie potraktowany ten klient i to rzeczywiście spełnia funkcję taką pomocową. Ja jeszcze mówię o tym, że zawsze mówię, że lepsze dla startującego przedsiębiorcy jest skorzystanie z pożyczki niż z dotacji, bo ta pożyczka niesie w sobie jeszcze taki element edukacyjny. Jeżeli ja sobie zaplanuję biznes, przeliczę to wszystko i wpiszę koszt pożyczki i konieczność spłaty miesięcznie czy kwartalnie rat pożyczki i dalej mi się ten cały budżet mój i ten plan finansowy firmy zamyka na plus, to ja mogę wziąć spokojnie tą pierwszą pożyczkę, mogę wziąć drugą pożyczkę, a po trzecią pożyczkę już jako dobry klient mogę iść do banku. Bo wtedy przedsiębiorca już wie, o czym mówi, ma to doświadczenie w działalności gospodarczej, ma bardzo proste sprawozdania finansowe. Ja w ogóle zachęcam też wszystkich przedsiębiorców, nawet tych w skali mikro, którzy absolutnie nie są prawem zobowiązani do prowadzenia sprawozdawczości takiej skarbowej, żeby robili sobie takie zestawienia kwartalne, roczne, taki mini rachunek wyników, takie mini przepływy finansowe, żeby po prostu wdrożyć się w ten proces stałego planowania działalności gospodarczej. Bo to nie jest tak, że raz otwieram działalność gospodarczą i już jestem przedsiębiorcą i się cieszę. Nie, to jest wejście na nową drogę życia i praca codziennie, wcale nie przez 8 godzin. Chciałam dopytać jeszcze o zabezpieczenia dotyczące tych pożyczek. Jak fundusze pożyczkowe zabezpieczają się? Takim podstawowym, stosowanym przez wszystkie fundusze sposobem zabezpieczenia jest weksel. Każdy przedsiębiorca, korzystając czy z dotacji, czy z pożyczki,
czy z kredytu bankowego, bo to jest, weksel jest w oparciu o prawo wekslowe, które obowiązuje w całej Polsce i obowiązuje wszystkie instytucje, które pożyczek, czy kredytów, czy tych dotacji udzielają. Więc weksel podpisany przez pożyczkobiorcę, weksel podpisany przez małżonkę pożyczkobiorcy, bo zresztą pewnie część osób, która korzystała z kredytów bankowych, to się spotkała z tym, że zawsze małżonek jest proszony o wyrażenie zgody bądź podpisanie się na wekslu. Często są to też weksle poręczone przez osoby trzecie. Czyli nie wystarczy, że ja jako przedsiębiorca przyjdę do funduszu i otrzymując pożyczkę podpiszę weksel w swoim imieniu własnym, zabezpieczając tym samym swoim własnym majątkiem ewentualne trudności w spłacie pożyczki, tylko jeszcze muszę poprosić jednego, dwóch, czasami trzech dodatkowych poręczycieli, osoby z zewnątrz. Mogą to być często osoby, to są często osoby z rodziny, które udokumentują swoje dochody. Innym zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy. Czyli mam jakiś pojazd, mam jakiś samochód, korzystam z pożyczki i chcę ten samochód jakby zastawić tytułem ewentualnych trudności w spłacie pożyczki. Oczywiście ten samochód musi być znowu wart odpowiednią, mieć odpowiednią wartość, tak, żeby go przyjąć. Muszą być dopełnione pewne formalności, bo musi być zgłoszony wniosek do sądu rejestrowego, do zastawu rejestrów musi być wpisany do zastaw rejestrowy musi być wpisany do dowodu rejestracyjnego, więc to jest takie zabezpieczenie, które jest dodatkowym zabezpieczeniem. Weksel jest podstawowym. Jasne. Mówimy teraz o dodatkowych zabezpieczeniach. Innym zabezpieczeniem dodatkowym jest blokada środków na rachunku. Niektórzy mówią tak, po co ja mam brać pożyczkę, skoro ja mam oszczędności jakieś. Ale trzeba pamiętać, że czasami to są oszczędności robione przez bardzo wiele lat, na przykład na ślub dziecka, na przykład na edukację tego dziecka. We wcześniejszych programach edukacji finansowej, kiedy była analiza domowych budżetów, to bardzo często właśnie te pozycje pojawiały się w tej pozycji, na co oszczędzamy. I to, że ja sobie w którymś momencie uruchomię firmę, ale mam te oszczędności związane z cyklem życia rodziny, po prostu z moją prywatną sferą życia, to wcale nie znaczy, że ja muszę te pieniądze uruchomić na działalność gospodarczą. Więc mogą być sytuacje takie, kiedy te środki są, kiedy ja mogę tymi środkami zabezpieczyć pożyczkę. I wtedy do tego trzeba się udać do tego banku, w którym te środki są zgromadzone, zgodnie z procedurą bankową już tutaj. Każdy bank może mieć lekko inną tą procedurę. Uzyskać tą, zrobić tą blokadę środków na rachunku, przedstawić ten dokument do funduszu i to jest dodatkowe też zabezpieczenie. Wszystkie te zabezpieczenia są generalnie robione na okres dłuższy niż okres korzystania z pożyczki, żeby zabezpieczyć sobie właśnie ten ewentualne przesunięcie, opóźnienie w spłacie. Czasami się to zdarza. Innym zabezpieczeniem z kolei, takim, który trochę już brzmi tak strasznie i poważnie, to jest obciążenie hipoteki. Rzeczywiście jest to zabezpieczenie, które zwykle jest stosowane przy większych pożyczkach, przy pożyczkach 100, 200 czy 100 tysięcznych i na okres kilkuletni. Jeszcze jest jeden sposób zabezpieczania pożyczek, który jest też stosowany na rynku, szczególnie tych mikroprzedsiębiorców i szczególnie tych, którzy korzystają z funduszy pożyczkowych, tych właśnie tak zwanych pomocowych, ze środków europejskich, to są fundusze poręczeniowe. Tam można się zgłosić z propozycją, z wnioskiem o poręczenie pożyczki, o którą staramy się w funduszu pożyczkowym. Zwykle fundusze pożyczkowe nie poręczają 100% wartości pożyczki, tylko poręczają 50%, 70%, 80% wartości pożyczki. Tutaj oczywiście no nie ma takich cudownych rozwiązań. Tutaj też jest pewien haczyk dla tych, którzy chcą skorzystać z takiego funduszu, bo fundusz poręczeniowy również prosi o zabezpieczenie, bądź prosi o zapłacenie za udzielenie takiego poręczenia. Więc jeżeli nie koszt, to też
konieczność poszukania zabezpieczenia z jednej z tych form, bądź innych form, które są dopuszczalne prawem polskim, a fundusz ma na przykład je w swoim wachlarzu. Ale my tutaj powiedzieliśmy o tych formach takich najpowszechniej stosowanych, najbardziej dostępnych i najbardziej przystępnych. Jeszcze na koniec, gdzie można szukać informacji o tych dostępnych źródłach finansowania dla przedsiębiorców? Punkty konsultacyjne środków europejskich. To już mówiliśmy, w każdym województwie, w każdym powiecie. Tu warto się o te środki dowiadywać. Urzędy pracy i wojewódzkie urzędy pracy. Istnieje taka organizacja Polski Związek Funduszy Pożyczkowych. Więc też można sobie na stronach tego Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych zobaczyć, jakie fundusze w jakich województwach się znajdują i kontaktować się bezpośrednio z tymi funduszami. Bo wtedy na stronach każdego funduszu, tak jak na naszej stronie fundacyjnej, na podstronie funduszu pożyczki Fundacji Wspomagania Wsi, my piszemy, fundacja ogłasza uruchomienie programu dla województwa podkarpackiego, czy dla województwa kujawskiego, czy dla województwa warmińsko-mazurskiego, prawda? Także na stronach już konkretnych funduszy, które są blisko przedsiębiorców, tam warto też się dowiadywać. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja zachęcam do odwiedzania strony Edufin, edufin.pl. To jest nasza strona projektu i tam można znaleźć wiele interesujących, pożytecznych materiałów o finansowaniu, źródłach, o prowadzeniu. No i też zachęcamy do oglądania strony pożyczkowej Fundacji Wspomagania Wsi, gdzie w niektórych województwach fundusze pożyczkowe działają i można z tych funduszy skorzystać. Zapraszamy serdecznie. Więcej informacji o projekcie ABC Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie www.edufin.pl.